Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy tobie Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Ze studia Radia Maryja w młodzieżowej audycji Dar i Tajemnice witają się z wami Maria Kaliściak i Mateusz Rzepecki. W każdy czwartek rozmawiamy o powołaniu zakonnym i kapłańskim, które jest niezwykle istotnym i ważnym tematem w dzisiejszym świecie. Przez spotkania z naszymi gośćmi i ich świadectwa chcemy pokazać, że życie zakonne oraz kapłaństwo to prawdziwa i fascynująca przygoda u boku samego Chrystusa. A dziś z nami jest ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec z parafii świętego Józefa przy kościele świętego Jana w Stargardzie, który posługiwał w Niemczech w polskiej misji katolickiej w Bochum. Szczęść Boże, witamy księdza bardzo serdecznie. Szczęść Boże, witam Państwa, witam wszystkich radiosłuchaczy. Proszę księdza, skoro nasza audycja jest o powołaniu, to już na samym początku chcielibyśmy się księdza zapytać, jak odkrył ksiądz swoje powołanie i jaką rolę w jego odkrywaniu odegrały żagle. Widzę, że bardzo dobre informacje na temat mojej osoby. Jaką rolę odegrały żagle? Pan Jezus powołał apostołów od sieci, poprosił, aby wypłynęli na głębie. Trochę było ze mną tak samo. Faktycznie dobra informacja, skończyłem szkołę morską w Gdańsku, ale liceum morskie i miałem być marynarzem. Miałem pływać na morzach i oceanach, podobnie jak mój ojciec, jak mój dziadek, pradziadek, choć oni byli dokładnie rybakami. Przyszedł taki moment, że Pan Bóg, a to było w Gdańsku, dokładnie w kościele ojców jezuitów, zapukał do mojego serca. Nie było żadnego spektakularnego wydarzenia, nie było szumu z nieba, anioł nie stanął przede mną, po prostu będąc w kościele przeczytałem taką ulotkę. W kościele po lekcjach, kiedy kościół był tak naprawdę zamknięty, tylko była kruchta, przedsionek otwarty, tam poszedłem się z potrzeby serca chwilkę pomodlić jako taki nastolatek, licealista i przeczytałem ulotkę, która była zamieszczona w gablotce, a było tam napisane: jesteś młodym człowiekiem, co zrobisz ze swoim życiem? Czy wiesz, że dzisiaj człowiek potrzebuje bardziej słowa prawdy niż chleba? I padło tam pytanie: a może Pan Bóg ciebie powołuje? Co zrobisz ze swoim życiem? Jesteś młody, może Pan Bóg ciebie powołuje? Jak odpowiesz? I to był taki moment przełomowy. Wychodząc z kościoła zobaczyłem na drzwiach potężny plakat wtedy jeszcze sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszki i podpis: kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż co dnia, niech mnie naśladuje. Wyszedłem z kościoła, świat żył swoim rytmem, swoim życiem, jechał tramwaj, pani z siatkami szła z zakupów, a ja czułem, że coś się stało. Czułem, że coś wyjątkowego stało się w moim życiu i już nie mogę o tym zapomnieć. Dziś miałem taką wizję, taki obraz, może to śmiesznie brzmi, taką migawkę przed oczami, mnie w sutannie. I pomyślałem: nie, Panie Boże, to niemożliwe, ja mam być marynarzem, ja muszę być marynarzem, to jest moja droga. No ale jak Pan Bóg powołuje, jemu się nie odmawia, jemu się zawsze mówi tak. I to za mną chodziło. I kiedy w 96 roku, proszę zobaczyć, jak to było dawno temu, popłynąłem w rejs dookoła Europy darem młodzieży, nawiasem mówiąc, gratuluję rejsu niepodległości. Byłem 3 miesiące na morzu, na żaglach, rzeczywiście na darze młodzieży, to tam Pan Bóg mi pokazał. Historia jest zbyt długa, nie chcę tutaj przedłużać. Pokazał mi, że słuchaj, to jest piękne żagle, to morze, ale ja ciebie wzywam na inne morze, morze dusz ludzkich. Zostaw swoją barkę i pójdź za mną. Dlaczego więc wybrał ksiądz Towarzystwo Chrystusowe? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ ja pochodzę z Władysławowa, z nadmorza, gdzie parafie prowadzą duszpasterstwo księża Chrystusowcy. Oni byli mi najbardziej znani, choć blisko mi też było do franciszkanów, którzy posługują na Helu, choć księża diecezjalni z Gdańska gdzieś tam poprzez pielgrzymkę zachęcali mi, żeby w ich szeregi wstąpić, a także ojcowie pijarzy, których serdecznie pozdrawiam, bo do nich pojechałem na rekolekcję. Chcieli, abym gdzieś tam ich szeregi też zasilił, ale ostatecznie, jak to powiedział mój proboszcz, którego pozdrawiam, ksiądz Kazimierz Kotlarz, bliższa koszula ciału, no czułem jakiś dług wdzięczności. Oni mnie wychowywali, oni mnie kształcili i no i Pan Bóg mi wskazywał, to jest twoje miejsce, ta droga, Chrystusowcy. To tak jeszcze krótko, jakby ksiądz powiedział, co jest misją Chrystusowców? Naszą misją jest posługa wśród Polonii. Prowadzimy normalne, zwyczajne duszpasterstwo, ale poza granicami ojczyzny, w tych różnych miejscach, gdzie mieszkają Polacy. A trzeba wiedzieć, że Polaków poza granicami ojczyzny mieszka około 20 milionów. O
O żaglach troszkę już było wspomniane. W jaki sposób łączy ksiądz swoją duszpasterską posługę z pasją, o ile w ogóle jest to możliwe przy codziennych kapłańskich obowiązkach? Tak, dzisiaj jest to rzeczywiście trudne, ponieważ jestem przy parafii, ale dużo też wyjeżdżam jako rekolekcjonista. To jest moje główne zadanie dzisiaj. Ale faktycznie był taki moment, gdzie te żagle były połączone z pracą duszpasterską, ponieważ jako duszpasterz powołań swego czasu organizowałem tak zwane spotkania z Bogiem pod żaglami. Nie były takich rejsy dalekie, ale jeździliśmy na Półwysep Helski, do Jastarni czy do Władysławowa właśnie i tam wypożyczaliśmy łódki. Pływaliśmy pół dnia na łódkach, gdzie mieliśmy czas, pływając po Zatoce Puckiej pod żaglami, czas na rozmowy, czas na różaniec, a wieczorami była msza święta, jakaś konferencja, oczywiście wspólne, radosne rozmowy z młodzieżą, a był to czas przybliżenia się też do Pana Boga. To tak o jednej pasji już troszeczkę wiemy, a ja się tak chciałam zapytać, co z pracą w radiu, bo tak co nieco wiemy, że jednym z takich księdza małych marzeń jest właśnie praca i posługa w nim. Czy to prawda, to po pierwsze? Jestem bardzo zaskoczony tak szczegółowymi informacjami na temat mojej osoby. Faktycznie radio gdzieś ciągle za mną chodzi. Nawet były propozycje pracy w innych rozgłośniach katolickich, ale z racji na moje wyjazdy, na pracę wśród Polonii, po prostu nie jest to, nie było przynajmniej to możliwe, ale może teraz tutaj w Radiu Maryja, kto wie, oczywiście uśmiecham się. Jako diakon jeszcze w seminarium, w poznańskim Radiu Emaus, chyba mogę powiedzieć nazwę tego radia, katolickiego rozgłośni diecezjalnej. Poszedłem kiedyś przeczytać coś do audycji Ruchu Czystych Serc, Miłujcie się. Miał swoją audycję i ja miałem po prostu przeczytać zajawkę, o tak to się mądrze nazywa, tak, do tej audycji. Realizatorzy dźwięku powiedzieli, że mam fajną barwę, że to się podoba i tak zaczęła się moja pasja. Zacząłem czytać najpierw Ewangeliarz. Na każdy dzień czytałem Ewangelię w Radiu Emaus. Później jakieś już reklamy, później parę książek przeczytałem. Później dostałem twój pierwszy dyktafon i jeżdżąc do Polonii na różne nasze placówki, nagrywałem Polaków, którzy opowiadali o swoim życiu, o swojej tęsknocie za Polską i te różne wywiady, rozmowy były wykorzystane w różnych stacjach radiowych i poczułem, że to jest to, co lubię robić, co mnie jakoś pociąga, a jednocześnie w ten sposób realizuję też charyzmat mojego zgromadzenia, bo służę Polonii. Jak słychać, jest ksiądz po prostu człowiekiem pasji. A co zatem jest pasjonującego albo fascynującego w powołaniu? Jezus Chrystus. To jest wszystko. Wszystko w tym się kryje. Już właściwie nic nie muszę powiedzieć. Odpowiedź została udzielona. W powołaniu oczywiście kapłańskim. O tym mamy. Tak jest. Tak. Co jest fascynującego? Jezus, który nigdy nie zawodzi. Jezus, który zawsze ma rację, który nie owija w bawełnę. Jak mówi, że będzie trudno, to będzie trudno. Ale jak jednocześnie mówi, jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, to właśnie tak jest. I te osoby, które wierzą, niekoniecznie kroczą drogą kapłańską, to dobrze wiedzą, że Jezus nie zawodzi. Czasem wyznacza nam zadania trudne, ale zawsze będzie obok i nie zawsze te nasze jakieś plany czy marzenia realizuje, czy pomaga nam spełniać tak, jak my byśmy sobie życzyli, ale niewątpliwie zawsze wychodzi nam to wszystko na dobre. Mówiąc krótko, Jezus Chrystus jest celem i sensem. Pracował ksiądz w powołaniówce, gdzie podejmował wiele akcji. Jak wyglądała ta praca i ta działalność księdza? Rzeczywiście przez 4 lata posługiwałem w akcji powołań razem z moim współbratem, kolegą księdzem Robertem, chrystusowcem. Już powiedziałem troszeczkę, że jedną z takich form przyciągania młodzieży były choćby spotkania pod żaglami. Robiliśmy spotkania zimą z Bogiem na nartach w Bukowinie Tatrzańskiej czy też w innych miejscach. Zapraszaliśmy młodzież, no przede wszystkim męską młodzież, ale nie tylko, do naszego seminarium duchownego chrystusowców w Poznaniu na Ostrowie Tumskim. Wydawaliśmy różne oczywiście ulotki. Jedną z takich form było też takie medialne trochę zaangażowanie i nagrywaliśmy świadectwa różnych księży, naszych chrystusowców, ale nie tylko. Wydawaliśmy to na płytach i przy okazji spotkań z młodzieżą wręczaliśmy te płyty. Posłuchaj sobie człowieka, który kroczy tą drogą. No, ale jedną z takich chyba najważniejszych, bo wszystkie akcje, czy to były pielgrzymki, czy to były pod żaglami, czy na nartach spotkania z młodzieżą, gdzie zawsze o Bogu, o powołaniu mówiliśmy, najważniejszy był taki osobisty, personalny kontakt. Po prostu rozmowa z danym człowiekiem, z danym chłopakiem, który czuł taką, nie wiem, wewnętrzną
głos powołania trochę się miotał, nie wiedział, czy to jest prawdziwe, czy on sobie to gdzieś tam wymyśla. Najważniejsze było spotkać się z nim, nawet pojechać do jego domu, albo spotkać się, jeśli można tak powiedzieć, na takim neutralnym gruncie, by on się mógł wypowiedzieć, by opowiedział o tym, co kryje jego serca. My byliśmy po to, żeby mu podpowiedzieć, żeby to razem z nim rozeznać. Nigdy na siłę nikogo do zakonu, do klasztoru nie ciągnęliśmy. Raczej byliśmy po to, żeby towarzyszyć, żeby wspierać, żeby się z tym człowiekiem modlić i pomóc mu tą decyzję ostatecznie podjąć. Ale tak naprawdę to on był tym, który na modlitwie z Chrystusem musiał tą decyzję, to wspaniałomyślne, radosne, mam nadzieję, tak jemu powiedzieć. A dużo takich młodych ludzi brało udział w tych spotkaniach, rozmowach i jak oni po takich rozmowach właśnie podchodzili do Pana Boga? To było bardzo różnie. Ja w tej akcji byłem już kilka lat temu i wtedy rzeczywiście mieliśmy tych chłopaków bardzo dużo. Bądźmy szczerzy, trochę taką przynętą na spotkanie z nami, a właściwie z Panem Bogiem, no były te narty, tak? Były te żagle. No bo to gdzieś tam na pierwszym miejscu trochę nam pomagał święty Jan Bosko, który zanim mówił o Bogu młodzieży, chłopakom, to po prostu wziął piłkę i z nimi grał w tą piłkę. Dlatego my też najpierw robiliśmy te żagle, te narty, a potem mówiliśmy o Bogu. Jak oni się zachowywali, jak jacy odjeżdżali z tych spotkań. Myślę, że to trzeba by tych ludzi zapytać, ale echo, jakie mieliśmy, było bardzo dobre. No i tych powołań trochę z tych naszych akcji, tych spotkań też było. Pytanie nie jest takie proste, bo to jest bardzo osobiste doświadczenie Boga tamtych ludzi, młodych ludzi. Część z nich nie wstępowała oczywiście na drogę kapłańską, zakonną, ale zawsze gdzieś tam byli wdzięczni, że przeżyli, nie wiem, tydzień, dwa takich głębokich rekolekcji, gdzie mogli i odmówić brewiarz, i odmówić codziennie różaniec, i codziennie być na mszy święt, i posłuchać kazania, ale też porozmawiać z księdzem, gdzie na co dzień może takiej okazji zwyczajnie nie mieli. Nigdy nie było naszym zamiarem w czasie prowadzenia tych różnych akcji powołaniowych, aby już na siłę wszystkich ubrać w sutanny, założyć im koloratki i proszę bardzo, marsz do nowicjatu, marsz do seminarium, bo trzeba zasilać te szeregi, bo żniwo wielkie, robotników mało. Absolutnie nie. Jak powiedziałem wcześniej, chcieliśmy po prostu towarzyszyć, pokazać także misję naszego zgromadzenia, co my robimy, pokazać też trudności, których przecież na tej drodze też nie brakuje. Jeśli jakieś były dobre owoce, a wierzę, że tak, to my się bardzo cieszymy. Mówię, spotkanie osobiste z chłopakiem, a potem regularna, solidna modlitwa za danego chłopaka, za daną dziewczynę również. Zapraszamy na muzyczną przerwę. This I Believe w wykonaniu Krzysztofa Iwaneczko to utwór, który za chwilę usłyszycie. A my wracamy już za kilka minut. Conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is free one. I believe in a resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Na antenie trwa audycja Dar i Tajemnica. Dziś o powołaniu rozmawiamy z księdzem Mariuszem Sokołowskim, Chrystusowcem. Posługiwał ksiądz w Niemczech, gdzie był ksiądz związany z polską misją katolicką. Nie brakowało tam zapewne pracy. Na czym ona polegała i co należało do księdza obowiązków? Rzeczywiście, 2 lata pracowałem w Niemczech, w Bochum. Praca, jak powiedziałem we wcześniejszym wejściu, była na pozór zwyczajna, taka jak w Polsce. Praca w języku ojczystym polskim. Byłem wikarem w tej parafii. Moja praca polegała na tym, żeby po prostu zwyczajnie zapewnić codzienną, jeśli nie chcę użyć tutaj jakiegoś zbyt prostego słowa, zapewnić, powiedzmy tak, zapewnić opiekę duszpasterską. Bo ci Polacy, oczywiście mieszkający
w tamtym akurat miejscu, gdzie ja przebywałem, mogli iść do niemieckiego kościoła katolickiego również. Byłoby to możliwe. Ale jak to nasz kardynał August Klont, założyciel Chrystusowców, dzisiaj czcigodny sługa Boży już, kardynał August Klont mówił, na wychodźstwie polskie dusze giną. Chcieliśmy, i od początku naszego zgromadzenia tak jest, żeby zapewnić im duszpasterstwo po polsku. A więc dawaliśmy możliwość codziennej mszy świętej w języku polskim, codziennej spowiedzi. Były katechezy dla dzieci i młodzieży. Różne wyjazdy, różne pielgrzymki, ale wszystko przede wszystkim w języku polskim, z czego ci ludzie z różnych stron Polski, nie tylko z Katowic, choć najwięcej właśnie ze Śląska, ale i z Pomorza, i z Kaszub, mieszkający tam, bardzo sobie cenili, za to byli bardzo wdzięczni. Ja najwięcej pracowałem tam z młodzieżą, która troszeczkę jest tam zagubiona w takim sensie, że ich rówieśnicy niemieccy chodzą na religię też w niemieckich szkołach, ale bardziej tamta religia to jest religioznawstwo. My przecież jako katolicy z Polski uczymy osobowej relacji z Jezusem Chrystusem, który nie jest jakąś postacią tylko historyczną, o której warto pamiętać, coś się dowiedzieć, ale która żyje dzisiaj, tu i teraz i chce mieć realny wpływ na moje życie, chce mi błogosławić, i tej młodzieży polskiej tego brakowało. Bardzo się cieszyliśmy, że rodzice posyłają młodzież na katechezę, że możemy z nimi robić różne wyjazdy. Muszę tutaj nadmienić, że jest taki polski ośrodek w Konkordii w Niemczech, gdzie co 6 tygodni spotyka się spora grupa młodzieży, 80, 100, którzy mają taki swój weekend polonijny, gdzie takie, powiedzmy, mini rekolekcje, gdzie się modlą, gdzie przeżywają czas wspólnoty, ale i też pogłębiają swoją wiarę. A co dla księdza podczas czasu spędzonego za granicą, czy to w Niemczech, czy też w Holandii, gdzie również ksiądz posługiwał, było takim największym wyzwaniem? Największym wyzwaniem był język niemiecki i holenderski, to na pierwszym miejscu. Oczywiście obce środowisko, ponieważ, no tak, obce środowisko, obca ziemia, to było trudne dla mnie, bo ja pochodzę z Kaszub, tak, z Władysławowa, jestem bardzo taki rodzinny, to co polskie jest mi bardzo bliskie, a tam jest, był obcy świat, chociaż nie bardzo daleko od Polski przecież. A trudne było, jakby to powiedzieć, bycie księdzem tam, w tym sensie, że nie znają tam aż tak księdza, który pojawia się na ulicy w koloradce, który pojawia się gdzieś tam w sutannie, na lotnisku jest w koloradce. Wielokrotnie było zdziwienie, wielokrotnie może nawet pewien uśmiech, ale ja byłem przekonany, że może dla niektórych jest to też świadectwo, bo przecież i na tej ziemi jest Chrystus, on tam też mieszka, też w wielu sercach chce żyć i mieszkać, jest wielu katolików, chociaż protestantów też, więc to zetknięcie, że na tamtej ziemi nie tylko są katolicy, nie wszędzie jest się dobrze przyjmowanym, było dla mnie takim trudnym doświadczeniem, choć na pierwszym miejscu, jak powiedziałem, to ta jeszcze wtedy bariera językowa. I jeszcze, jeśli mogę dodać, trudnością było to, że Polacy byli rozproszeni. Oni nie mieszkali wszyscy, tak jak mamy tutaj parafie tak zwane terytorialne, czyli określone jakimiś granicami. Tam były parafie personalne, gdzie ludzie do kościoła musieli przyjeżdżać 40, 50, czasem 80 kilometrów. I kolęda tam w Niemczech dla Polonii wyglądała tak, że żeśmy jechali odwiedzać Polaków 40, 50 kilometrów. Dziennie można było odwiedzić 2-3 osoby i taka kolęda trwała ze 3 miesiące przynajmniej. Niesamowite. Chrystusowcy są właśnie obecni w wielu miejscach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jak zatem odbierana jest obecność kapłanów za granicą, zarówno przez Polonię, jak i przez naród niemiecki? Myślę, że sami Niemcy chcieliby, żeby nastąpiła tak zwana asymilacja, czyli żeby ci Polacy już w końcu chodzili do tego niemieckiego kościoła, ale to się chyba nie da, bo jak powiedziałem wcześniej, Polacy bardzo chcą mieć polskiego księdza, bardzo się jednoczą we wspólnotach polonijnych. Niejednokrotnie przy kościołach są też organizowane różne i festyny, i takie wydarzenia kulturalne, gdzie różni lokalni, polonijni artyści mogą się zaprezentować ze swoimi dziełami sztuki, jacyś muzycy, jacyś rzeźbiarze, pisarze czy poeci. Po prostu tamto miejsce, gdzie ja byłem, czy gdziekolwiek są Polacy, tworzy się taka mała Polska, taka mała Polonia, taka mała ojczyzna. I oni sobie to Polacy bardzo cenią. Natomiast to nie jest tak, że uciekają od Niemców, bo przecież pracują w niemieckich zakładach pracy, chodzą do niemieckich urzędów, załatwiają różne sprawy, mają mnóstwo przyjaciół Niemców, więc
wyznają wiarę, że tak powiem, w języku ojczystym, gromadzą się przy polskich kościołach, ale na co dzień żyją wśród Niemców, dzieci chodzą do niemieckich szkół. Tutaj w nawiasie powiem, że bardzo dziękuję Polakom mieszkającym w Niemczech, że swoje dzieci uczą też w domach, mówią do nich po polsku, uczą języka polskiego i takim sposobem te dzieci bardzo łatwo otrzymują w prezencie dwa języki, bo idąc do szkół niemieckich, przedszkoli, uczą się niemieckiego i to mówią płynnie, lepiej nieraz niż rodzice, a przybywając w domu przy polskich rodzicach, dziadkach, uczą się polskiego. To jest wspaniałe. Udało nam się dotrzeć do takiej informacji, że brał ksiądz udział w zeszłym roku w tworzeniu audiobooka na podstawie duchowych zapisków Alicji Lęczewskiej, szczecińskiej mistyczki. W nim podkładał ksiądz głos Jezusa. Jakim to było dla księdza doświadczeniem jako kapłana, ale też i jako człowieka i osoby wierzącej? Przede wszystkim było to dla mnie duże zaskoczenie, ale też bardzo wielkie wyróżnienie. Praca przy tym audiobooku, który jest już prawie że zakończony, w sensie podkładana jest muzyka, niedługo pójdzie, będzie wyemitowany w odcinkach jako lektura radiowa w Radiu Jasna Góra, a potem docelowo rzeczywiście będzie audiobookiem, było dla mnie bardzo dużym przeżyciem, ponieważ czytałem słowa Jezusa. Wierzymy, że te zapiski, ponieważ mają zatwierdzenie, potwierdzenie Kościoła, tak zwane imprimatur biskupa szczecińsko-kamieńskiego, biskupa pomocniczego Henryka Weimana, są prawdziwe, są autentyczne, przyrównywane są do dzienniczka świętej siostry Faustyny i ja miałem to zadanie czytać słowa Jezusa. Na początku głos mi bardzo drżał, ręce były spocone, no bo jak? Ja mam czytać słowa Pana Jezusa, choć czytam Jego słowa przecież czytając Ewangelię w Kościele, nie jest to jakaś nowość, ale tych tekstów było tam bardzo, bardzo dużo. Na razie nagraliśmy świadectwo, pierwszą część zapisków Alicji Lęczewskiej. W planach jest nagranie również słów pouczeń, drugiej trochę cieńszej książeczki. Padło pytanie, jakie to było dla mnie przeżycie jako człowieka wierzącego. Ja czytając słowa Jezusa wielokrotnie musiałem przerywać nagranie, ponieważ czytając to nagle... Czytając wcześniej tego nie widziałem, ale czytając do mikrofonu, wcielając się w postać Jezusa, docierało do mnie jakieś tam jedno zdanie, jedno słowo, którego wcześniej nie widziałem, musiałem przerwać, bo mnie to tak zszokowało, tak zastanowiło, brałem ołówek, podkreślałem z wykrzyknikami na marginesie, ja do tego muszę wrócić, bo ta książka też była dla mnie momentem, w którym ja się nawracałem. Może to dziwnie brzmi, ale ksiądz też musi się nawracać. Ksiądz też musi swoją wiarę odnawiać, pogłębiać, bo można się do wszystkiego przyzwyczaić, to by było bardzo niedobrze i do sprawowania mszy świętej, do innych sakramentów, do lektury Słowa Bożego, a ta książka, te proste, chociaż nie zawsze, zapiski Alicji Lęczewskiej, moim zdaniem w przeszłości świętej, stawiały mnie na baczność i nieraz mnie bardzo, bardzo zawstydzały, kiedy Pan Jezus mówił do Alicji: módl się dużo za kapłanów, oni potrzebują dużo modlitwy, bo są na pierwszym froncie, na pierwszej linii ognia, ale też gubią się, kapłani się gubią. Mnie to wstrząsało, musiałem przerwać nagranie, musiałem się zastanowić, czy to czasem nie o mnie chodzi. Także jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu, realizatorom, którzy do tego projektu mnie zaprosili. Wierzę, że dzięki tym nagraniom, w ogóle dzięki tej książce, będzie wiele duchowych, dobrych owoców i ludzi przylgnie jeszcze bardziej do Boga. Udział i współtworzenie takich projektów na pewno jest jedną z form ubogacenia kapłaństwa, ale też łączenia talentu z posługą. Na jakich polach księża chrystusowcy mają jeszcze możliwość wykazania się? Jednym takim z najbardziej znanych projektów, które podejmuje już od wielu lat nasze zgromadzenie, Towarzystwo Chrystusowe, to jest wydawanie dwumiesięcznika Miłujcie się przez wydawnictwo Agape, który już od wielu lat przede wszystkim promuje czystość serca. Powstał potężny ruch czystych serc. Z tego co wiem, tutaj wielokrotnie członkowie ruchu czystych serc mają też swoje audycje, choćby przy okazji czasu wzrastania, z czego ja się bardzo oczywiście cieszę. A to pismo wydają nasi księża chrystusowcy, ksiądz Mieczysław Piotrowski, którego serdecznie pozdrawiam oczywiście z tego miejsca, i współpracownicy. Docieramy, teraz nie chcę tutaj skłamać, ale Miłujcie się tłumaczone jest na kilkanaście języków, a może chyba kilkanaście już, nie wiem, czy to jest 16 czy 17 języków. Oczywiście regularnie jest wydawane w języku niemieckim, angielskim, chyba też włoskim, a inne wydania językowe były na razie pojedyncze, ale zapotrzebowanie jest duże i
to miłujcie się dociera oczywiście do Polonii, do Polaków, ale także do lokalnej społeczności. Czy to właśnie jest społeczność niemiecka, angielska, także gdzieś tam, jak pamiętam, było w języku, teraz nie wiem, czy chińskim, czy japońskim, takim dla nas bardzo, bardzo egzotycznym, więc tutaj rzeczywiście chrystusowcy też spełniają się na takim zupełnie, zupełnie innym polu. Takim trochę dziennikarskim, jak bliskim nam. Tak. Proszę księdza, chciałam się zapytać, jak ksiądz uważa, co w dzisiejszym świecie jest takim największym niebezpieczeństwem i zagrożeniem dla kapłanów? Moim zdaniem to jest chyba dla każdego zresztą człowieka, to jest brak posłuszeństwa Bogu i pokory. Te dwie rzeczy. Kiedy gdzieś nastąpi zagubienie rozumienia swojego kapłaństwa i z kapłaństwa, które jest powołaniem, służbą, robi się zawód, to by było bardzo niedobrze. Ja tak to odczytuję. Bo jak już tutaj mówiliśmy, może być kapłaństwo, na pewno jest wielką pasją, przygodą życia, gdzie w centrum jest Chrystus i można w kapłaństwie swoje różne talenty też wykorzystywać, ale jeśli z tego by się zrobił zawód, to nie byłoby dobrze, bo chodzi o to, że kapłan jest powołany, żeby służyć. Jeśli by tego nie robił, nie byłoby służby, tylko nie wiem, szukanie siebie, oklasków, czy może pieniędzy, to by było bardzo oczywiście niedobrze. To tak prywatnie. Zewnętrznym zagrożeniem dla kapłanów, co może być, żeby nie ulec takiej presji, że skoro dzisiaj i tak mamy mniej ludzi w kościele, bo mamy troszeczkę mniej niż kiedyś, to o pewnych tematach nie będziemy mówić. Będziemy ich unikać, żeby nie straszyć ludzi, jak to ma miejsce, no właśnie choćby w Niemczech. Unikajmy tematu piekła, nie unikajmy tematu szatana, bo on jest taki może niewygodny, nie będziemy straszyć i no i właśnie, żeby nie być tak, nie stosować tak zwanej poprawności politycznej. Bardzo się tego boję. Jesteśmy powołani, aby głosić w porę i nie w porę, czy to się komuś podoba, czy nie. Ewangelię, dobrą nowinę, ale też ostrzegać przed zagrożeniami, nawet jeśli będzie nas to kapłanów bardzo wiele kosztowało. No, w Niemczech na przykład, jeśli mogę jeszcze jedno słowo do tego dodać, jest bardzo smutne to, że w wielu miejscach nie ma już spowiedzi. Nie ma spowiedzi, bo księża przestali spowiadać. Dzisiaj konfesjonały są zamieniane na magazynki, na szczotki, mopy, jakieś tam miotły, zmiotki i tak dalej. Tłumaczą to tym, że no, ludzie nie mają za dużo grzechów może, a po co ludzi straszyć diabłem. Dzieci, uwaga, to jest naprawdę niewyobrażalne. W wielu miejscach dzieci nie mają przed pierwszą komunią świętą spowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że tłumaczone jest to tym, iż po pierwsze, takie małe dziecko, 8-letnie, co ono może mieć za grzechy? No proszę, jakie grzechy? A po drugie, jest to tak straszne, tak trudne przeżycie, traumatyczne dla dziecka, nie można go stresować. Nie można przed taką wielką uroczystością, jaką jest pierwsza komunia dziecka, tak straszyć, więc tej spowiedzi po prostu zwyczajnie nie ma. I to jest, uważam, bardzo niedobre, bo jeśli teraz się nie nauczy spowiadać, nie pozna Boga miłosiernego, nie sędziego, który gdzieś tam skarci, tylko pełnego miłości, ciepła, który przytuli, wybaczy, gdy usłyszy jedno słowo przepraszam, to kiedy się tego nauczy? Ja się bardzo tego boję, żeby to trochę do nas też, szczególnie do polskich księży, nie przyszło. Podsumowując już nasze spotkanie, chcielibyśmy się zapytać, w jaki sposób w świetle swojego powołania rozumie ksiądz słowa dar i tajemnica, czyli tytuł naszej audycji. Bardzo piękne zakończenie. Myślę, że to po prostu dosłownie rozumiem. Moje powołanie jest darem. Ja sobie tego absolutnie nie wymyśliłem. Jak powiedziałem na wstępie naszej audycji, chciałem być marynarzem, kapitanem, pływać po morzach i oceanach. To przyszło nagle. Mnie to zaskoczyło. To jest nie ode mnie, tylko od Boga. I tajemnica, bo nie wiem, jak to się stało. Po prostu nie wiem. Nie byłem ministrantem, nie byłem lektorem, nie byłem jakoś wybitnie pobożny. W rodzinie nie było żadnego wujka księdza, a Pan Bóg gdzieś tam malutkiego Mariuszka zauważył, powołał i tak jestem. I tym już musimy zakończyć dzisiejszą audycję, której gościem był chrystusowiec ksiądz Mariusz Sokołowski. Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu za spotkanie i rozmowę. Dziękuję, szczęść Boże, Bóg zapłać. A my, żegnając się z wami, już teraz zapraszamy na kolejną audycję z cyklu Dar i Tajemnica, która odbędzie się w przyszły czwartek o stałej porze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Do usłyszenia. Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy tobie Chrystus.